W czasie II wojny światowej, w latach 1941-44, las w Ponarach był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej od Wilna. Ofiary przywożono pociągami lub ciężarówkami, czasem transportami pieszymi. Rozstrzeliwano i grzebano w niedokończonych zbiornikach paliwa dla powstającego lotniska sowieckiego. Niemcy, wspomagani przez ochotnicze litewskie oddziały i Pandygasys Burus, rekrutujące się głównie spośród szaulisów, wymordowały tu w latach 41-44 około 100 tysięcy osób. Wśród nich do 70 tysięcy stanowili Żydzi. Wśród pozostałych ofiar znajdowało się do 20 tysięcy Polaków, inteligencja wileńska i żołnierze Armii Krajowej, a także grupy Romów, komunistów oraz Rosjan. W Ponarach zginęli przedstawiciele inteligencji wileńskiej, m.in. Mieczysław Engiel, adwokat, poseł na Sejm Wileński, działacz społeczny na Wileńszczyźnie, Kazimierz Pelczar, lekarz, naukowiec, pionier polskiej onkologii, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Chaim Siemiatycki, poeta żydowski tworzący w języku jidysz, rabin, Stanisław Węsławski, adwokat, kompozytor, pierwszy konspiracyjny prezydent miasta Wilna i prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Wilnie. Świadkiem zbrodni był pisarz Józef Mackiewicz, który w 1945 roku opublikował tekst Ponary Baza, a także dziennikarz Kazimierz Sakowicz. Dom Sakowicza znajdował się w wypoczątkowej miejscowości Ponary. Ze strychu swojego domu przez wiele miesięcy obserwował pobliskie egzekucje, w których Niemcy i ich litewscy kolaboranci w ciągu kilku lat wymordowali dziesiątki tysięcy osób. Sam również utrzymywał kontakty, zapoznał się z kilkoma szaulisami. W czasie wojny należał do Polskiego Ruchu Oporu, do Armii Krajowej. Swoje notatki prowadzone od 11 lipca 1941 roku zakopywał w butelkach po wodzie sodowej przy werandzie swojego domu. Zostały one odnalezione po wojnie. Skatalogowano i opublikowano je dopiero w latach 90. Sakowicz zginął w 1944 roku, śmiertelnie raniony w zasadzce zorganizowanej przez litewskich kolaborantów, szaulisów, którzy prawdopodobnie zauważyli jego zainteresowanie ich działaniami i postanowili zabić niewygodnego świadka. Dziś na terenie lasu, który był świadkiem takich okropnych zbrodni, znajdują się pomniki.